Tadam, witajcie. Dzisiaj będę pokazywał wam produkcję Request, która pomimo tego, że znajduje się jeszcze w wersji sprzed alfy, na early accessie i w sumie towarzyszy nam już od jakiegoś roku, to właśnie zaliczyła bardzo wysoki wzrost tego, co możemy w niej znaleźć, w sensie zawartości i jakości rozgrywki. No to bach. Zaczynamy. Co tam? Ktoś pisze na czacie, w ogóle to jest nagrywane na żywo, więc to brzmi jak upośledzony materiał, w którym prowadzący nie wie, co gada, bo niestety dla swojego zdrowia tego potem nie odsłuchuje. Ale chwila ma swój urok. Więc patrzcie, to jest gra, w której się jeździ samochodami. Jak grałeś się Flat Auto, to pewnie wiecie. I istotne jest to, że można nie dojechać, bo się w trakcie rozwalają. I co? Co było istotne tutaj ze zmian? Ogólna poprawa silnika. Zacznijmy od takich rzeczy. Albo zacznijmy z grubej rury. Wejdźmy do multika. I zobaczcie, jakie to jest arcydzieło. No właśnie, działa multiplayer. Co tutaj chcemy ustawić? By nie pokazywało nam pełnych serwerów i żeby było plus 5 graczy na serwerze, to dużo ułatwi. No i tu mamy już 14 graczy, zostały 3 okrążenia. I sobie tutaj dołączymy i poczekamy kulturalnie, bo jest kilka rzeczy, które jeszcze można poruszyć w trakcie oczekiwania. Ta aktualizacja wprowadziła w końcu możliwość ingerencji w skład pojazdów. Jeśli wszystko się gra, to zaraz to zobaczycie. No, dopuszczamy oczywiście taką opcję, że coś się tutaj spartoli, bo jest na to taka wielka, wspaniała riposta, że to jest alfa, więc alfa testerzy tutaj sobie siedzą. Oni wszyscy, włącznie ze mną, nie gramy dla przyjemności, my ją testujemy. To jest takie właśnie społecznościowe poświęcenie. Zależy mi na tym, żeby gra wyszła nieźle, więc codziennie siedzę tak po 3-4 godziny i poprawiam błędy. Przy okazji włączyła się muzyka. Mam nadzieję, że nie jest za głośna. A no, kiedy wejdziemy do menu zmian samochodów, bo teraz musiałbym czekać, prawda? Są 4 okrążenia, zostały 3. I jest dosyć miło, możemy popatrzeć, jak chłopcy jeżdżą. Ej, w sumie to będzie grube. Bo będą się działy pewnie niezłe rzeczy. Okej, zaczyna się. Fizyka. Fizyka jest teraz dużo bardziej ciekawa. Tutaj w stronę fizyki zalicza się też to. Dajmy, żebym followa sobie. Uwaga, czy mogę sterować? Mogę. Że pojazdy się niszczą. Prawda? Plus na przykład zużywają, co jest też bardzo przyjemne. Bo jak będziemy jechać w taki sposób znany z GTA, to urwie się zawieszenie. I tutaj to jest bardzo fajnie odzorowane, zużywają się części. No oczywiście, czy to działa zgodnie z tym, co znamy z rzeczywistości, chociaż nie wiem, czy ktoś tak jeździ akurat. Nie stwierdzimy w tym momencie, ponieważ... O, coś się dzieje chyba. Ponieważ to jest jeszcze w trakcie dopracowywania. Dobra, zgłaszamy się i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Na stówę będzie dobra zabawa. To są jedne z pierwszych wyścigów, gdzie nie mam presji, by wygrać. Mam potrzebę, by utrudniać innym graczom rozgrywkę. Jeśli tutaj nic się nie stanie, znaczy nie wiem, no jak już... Ci się wyścigują, jeszcze raz, wyścigują się. My czekamy. Czy po prostu co, wybrałem złego gracza? Dobra, to w międzyczasie, póki nie spektujemy. Gra ma bardzo duże możliwości personalizacji pojazdu. Mamy takie coś jak market, nawet nie trzeba tłumaczyć, gdzie kupujemy poszczególne części za wygrane pieniądze i tutaj fajna rzecz, pieniądze w multiku działają i przenikają się z pieniędzmi w singlu, póki co, bo nie wiemy, czy to zostanie. No i części możemy tutaj wsadzać do samochodu, modyfikując jego właściwości. Więc jest taki prosty tuning, a nawet nie prosty, bo jak widzimy, no dużo z tych części i dużo podzespołów. Załóżmy, że co? Wychodzimy i zobaczmy, jak tam, co tam. Chłopcy się jeszcze ścigają, ale już powinni kończyć. Prawda? To jakiś wielki finał jest w każdym razie.
To jest tak, że jak pierwszy dojeżdża, że dużo, dużo zależy od serwera. Ba, działają serwery już. Dedykowane. To gra powinna przejść w stan taki, że czeka tylko minutę na resztę i zaczynamy kolejną rundę. Mam nadzieję, że zaraz to zobaczymy. Happy Little Kojima. Sądząc po stylu jazdy, to są już pojazdy sterowane przez botów. Przez boty właściwie, tak? Zobaczmy, czy ładnie wejdzie w zakręt bezpiecznie. No wchodzi totalnie tak nijako, tak mdle. To musi być bot. Więc jak rozumiem, chociaż tutaj jest jakiś łów, którym pali się silnik, tak? Czyli on niczego nie napsuje. Dobra, okej. Chyba możemy wejść do menu. Jezu, jak się z tego wychodzi? Tutaj. Możemy się zgłosić. I jedziemy, dobra. Dobra, mamy to. Po tym krótkim oczekiwaniu właściwie zabawa. Miejsce 17. Mam nadzieję, że mój pojazd nie jest zbyt mocny, bo ma klasę B, ale widzę, że niektórzy mają nawet jakąś C. Więc jeszcze mocniejsze, spoko. Czyli mogę zagrać. Dobrze, mamy to. O. O, są ludzie, których znam. Trochę dobrze, trochę niedobrze. Można powiedzieć stream hunterzy. Robi się powoli zielono. I uwaga. No, prezes niech tam da w ogóle. Ready i mam nadzieję, że ruszymy. Chyba, że host coś wymyśla. Host to się nazywa S. Levin. Tak. To jest... Trochę zespoiluję. I powiem, co tu jest najważniejsze w tej grze, że świetnie się można przy niej bawić. No. Ruszamy za 29 sekund. Czy mamy już czas? O, nie mogę się doczekać. Czy ktoś komentuje filmy na tubie? Komentują, boję się czytać te komentarze. Ale niech sobie tam żyją w tym swoim homopiekle i piszą komentarze. Niektóre czytam, do jakichś takich materiałów, w których się postarałem. O Boże, jestem pierwszy, nie. Tutaj widok z tyłu nie jest taki głupi, czy z zewnątrz, ponieważ trzeba mieć orientację ogólnie w terenie. Jak na razie tak, bryka w niezłym stanie. Pierwszy zakręt, spoko. I będzie trochę nudno, bo wyjdzie na to, że po prostu im ucieknę. Ale dobra, czemu nie? O, tam się zaczyna piekiełko. Będziemy męczyć tych, których będziemy dublować. Oho, jest. Jest. Jest moja pierwsza, niczego nie spodziewająca się ofiara. Miło, że we mnie nie wjechał. O, kości, on jedzie, żeby wygrać. To jest strasznie nie fair w stosunku do innych, którzy muszą się tam nawalać, że tak powiem. O, coś mu już nie poszło. Nie ma takiej radości, jak właśnie to, kiedy tej... O! Okej, zdechło. Dobrze, to jest ten najlepszy. Nie spodziewałem się tego. Pozycja dużo tutaj dała. I mogą tylko wdychać dym z moich... kół, prawda? Aż nawet kurz. No dobra, to możemy przyjechać tak w sposób cywilizowany, żeby pokazać... Teraz to jest jakiś skręt ostry. Że można. Oczywiście jest multum widoków. I nie mogę się doczekać optymalizacji pod Oculusa, bo w sumie przyznaję, że teraz najlepiej mi się gra w gry samochodowe właśnie z Oculusikiem. A tam wszyscy umierają. Jestem the best. Jestem the best. Czyli takie cztery nudne okrążenia, żeby pokazać, że model jazdy w tej grze jest bardzo spoko. Czyli to wygląda, jakbym jechał samochodem, prawda? Bo są takie gry, na przykład Need for Speed od Electronic Arts, gdzie ciężko odróżnić poduszkowca od jakiegoś, albo pojazd z wipeouta od tego, co tam znajdziemy w grze. Okej, mamy coś. Tak, dziś. Pamiętajcie, raz coś tam to nie grzech, więc mam nadzieję, że uda nam się tutaj
Całkiem ostro jedzie jak na... Kurde... Okej, albo go dobiją ci, których będzie dublował, bo podejrzewam, że są już niezłe ofiary w ludziach. No bo ja go muszę dobić, czuję teraz obowiązek wręcz. O Boże, koleś, mogłeś go zabić! Straszny, jeden taki gość psuje ci zabawę, bo chce wygrać normalnie jadąc. Jak tylko będę mógł go zarżnąć, to go zarżnę. Okej, trochę mu to nie wyszedł ten zakręt tutaj. Za to mi ten nie wyszedł. Jak ktoś to ogląda, apeluję, żeby go jakoś zdjąć, bo to jest nie fair, że koleś wygra to jeszcze. Dlatego, że nie chce się bawić z nami, czyli wpadać na siebie i masakrować się. Kurde, no, odjechaliśmy. Żeby jeszcze mnie uderzył, prawda? Ale on chamsko mnie wyprzedził. To jest taki koleś, który zapraszasz na imprezę i on jest taki totalnie mdły, no. I to jest straszne, kurde. Taki drift, prawda? Pokazać jakby co, że można dla fanów driftu. Co to gra? Czyli wyszedł nudny wyścig niestety. Ani nikogo nie uderzyłem, samochód jest na białym. Kurde, tylko trzeba zniszczyć tego gościa. Niech ktoś się poświęci i mu po prostu rąbnie. Ja się poświęcę tak samo, mogę potem odjechać na ostatnim miejscu. Ale żeby ten Duck Dish nie wygrał. Nie może wygrać. Nie o to chodzi w tym, żeby dojechać w jednym kawałku. Ta gra jest takim synonimem życia, prawda? O, w jakimś tam ujęciu pewnie. Kurde. Cała impreza gdzieś przeniosła się na jakieś innego miejsca, tylko jakieś kawałki tu zostały. Ale to pokazuje, jak dużo właśnie tutaj daje właściwe miejsce na początku. To jest w ogóle 200 metrów przede mną. Jaka świnia, nie umie się bawić, absolutnie. Ktoś tam z tyłu nadjeżdża. Oho, dałem się, coś się ścięło. Rzeczą, którą mi brakuje w multiku, jest replaye, brak replayów, niestety. Kurde, no straszne swoje, zapamiętajmy go, Duck Dish. Jak teraz ruszy jeszcze raz... gra, to go od razu masakrujemy. Tylko pytanie, jak tu jest ustawione... jak to są ustawione miejsca startowe? Może jest tak, że bo ja doszedłem jako nowy gracz, więc może dlatego byłem na pierwszym miejscu. Czy najlepsi idą na koniec? To zobaczymy to zaraz. Tam jest 7 sekund dokładnie, ustawione bardzo płynnie. Jak kończymy wyścig, to po tym czasie następuje restart, zakończenie, wszyscy inni teraz już... Nawet większość dojechała w ogóle, co tu się dzieje? Jakieś cywilizowane... Jaki to jest serwer? Mad Dog, to jest jedyny poprawny gracz. Zwróćmy uwagę. Najwięcej usunął graczy. Heavy Hitter zadał najwięcej obrażeń. I najszybsze okrążenie zrobił Speeder. Okej, back to lobby. O Boże, chyba zobaczcie najważniejszy feature. I dostałem 790 dolców w ogóle. To gra jest takim choinką z prezentami, że szkoda gadać.
Więc to jest druga najważniejsza zmiana. Że z takiej, bo to są te zmiany ważne gameplayowe i zmiany ważne. Aha, tylko zaraz. Trzeba zmienić pojazd. I zmiany takie poważne. I tutaj jest implementacja kosiarki. Tylko w tym momencie się to może zbugować. Chociaż była jakaś poprawka, więc może do tego nie dojdzie. Pojedynki kosiarek. Najlepsza rzecz w internecie, jeśli chodzi o gry. Największy potencjał e-sportowy. Jeśli już chcecie inwestować w serwery i obłowić się tak jak niegdyś na serwerach Minecrafta, to jest dobry moment, no bo biznes powoli rusza. To będzie wielkie. Ale odczekajmy chwilę i zobaczmy, co się stanie. Bo trochę to potrwa, nim się tutaj wszyscy obudzą, nim się ludzie nawrócą. I zobaczymy. Zmiana zasad. Okej, kosiarki. Wszyscy, tak? Nastąpiła zmiana zasad. No i mam nadzieję, że zaraz ruszymy. Tak możemy opowiadać. O! 30 sekund i przekonacie się, jaka to jest rewolucja. Jak ktoś tego nie widział, no to... Macie szansę nie mówić teraz o sobie, że przegraliście życie. Naprawdę. Że mapa dobra do kosiarek. Tak, to jest... jak to się nazywa po polsku? Takie boisko, prawda? Łączka troszeczkę, otoczona sianem. Siano jest niestety nierealistyczne, bo jest niezniszczalne, ale tu o to chodzi, by wszyscy zostali w swoim miejscu. Jedno uderzenie, śmierć. Dobra. Tylko czy to jest FFA, czyli każdy na każdego? Jezu, tak! Patrzcie na to! Przeżył! Okej, okay. Zderzenia boczne zawijają. Tam mamy pierwszą krew. To jest najbrutalniejsza gra w ogóle ever. Tylko niestety jeszcze nie ma brutalności, że nie można przejeżdżać po tych ciałach. Uwaga! Ach! O kurde, koleś cwany. To jest ultra dobre. Nie ma... A! Szkoda, że to jest siano, tam powinien być kolce, może to wprowadzą. Gra będzie otwarta na mody. Ach, przeżył, dobra, uwaga. Nic. To są prawdziwe emocje, jeden błąd. Patrzcie, jakie pogorzelisko w ogóle. Zostało jeszcze 5 graczy oprócz mnie. Wokół wałają się stogi, siana, ciała. To jest najlepsze. Tylko jeszcze nie można ich orać. Ale to wszystko będzie oczywiście w swoim czasie. Plus, ta gra jest Co jest? Jeszcze raz, co się stało? Zagadałem się i... dlaczego zginąłem? No dobra, zaraz będzie powtórka, natomiast... Tutaj widzicie, jak to wygląda naprawdę. Realizm... O! Potencjał... I brutalne... Podoba mi się to, że zdają sobie sprawę, jest ta brutalna muzyka. O. I fajna walka taka, no taki dogfight, prawda? O! Piękny cios, nie wiem czemu przeżył, ale możliwe, że jakieś lagi dochodzą, prawda? Kod sieciowy do dopracowania. Inny gracz, select, kamera, follow car. Została 6 z całkiem niezłym ciągnikiem, kosiarą. I 14, czyli mam pewnie 1-1. 14 bardzo pracuje. Boże, ten duck dish wygrywa. Wracamy do lobby i czas to ogarnąć. Najlepsza rzecz w świecie, naprawdę. Że zwłoki mnie zniszczyły. No tak, ale nie wiem dlaczego tak się stało. Że prawie jak Carmageddon, tylko w Carmageddonie to średnio działa. Tutaj goście widać, że się znają. Widać, że zrobili kiedyś te flatouty i jakaś gra im wyszła. Wiedzą, co to znaczy, żeby ją dopracować i wypuścić na rynek. No. Czy silnik z BeamNG? Nie, to jest własny silnik. I tutaj daje radę, no nie potrzebujemy prawdziwej fizyki. Złudzenie jest super. Wygląda super, to najważniejsze, chodzi super. Mamy proszę po 20 graczy. Właśnie, to jest też ważne, jest dużo osób na serwerze. Uwaga. 3 sekundy, 2 sekundy, no i rozpoczyna się. Jakby się dało jeszcze krzyczeć. Boże, wszyscy tak nagle nie ruszają. Jezu, jaki gwałt. Dobra, skupmy się na komentowaniu. Czy trzeba jechać? Aha, dobra, Stream Hunterzy. Okej. Okay. Stream Hunterzy, jak to słyszycie, macie zabić Duck Dicka. To jest tutaj podstawa. To
był strasznie gwałt, ale to nic. Dobra. Jak wygląda sytuacja? To co mi się podoba w ogóle. Dym. O Boże, Lost Connection. Ale rozumiecie potęgę. Dym, pożoga i inne takie. To zaraz, mnie rozłączyło, oni jeszcze jeżdżą. To nic, skoro tu jesteśmy. Więc jak wygląda ten tryb w wersji cywilizowanej, czyli z botami? Jest Lawn Mower Derby. W sumie... kosiarkę też można z... stringować, tak? Nie, jest jeden silnik za dolara. Nie można. No szkoda. Ale to pamiętajmy, jest alfa dopiero. A, ktoś tam mówi, że wywaliło serwer. Dobra, no życie. Są oczywiście tutaj tryby drużynowe, gdzie dwie drużyny walczą ze sobą. O! Pierwsze trupy, dobra. Nie są to żywi ludzie, którzy cierpią i gdzieś tam przeklinają. O! Ale i tak potęga jest. Więc zderzenia boczne, tu widzieliśmy też przykład, że nie tylko boczne, są bardzo, bardzo skuteczne. Jezu, jak to wygląda. Ach, troszkę brakło, żeby zabić. Mamy tego tutaj 11, którą pasowałoby skasować. Uwaga. Pięknie. Wzięty tak właśnie z dwóch stron. Tutaj też masakrowany i 6, który wyrasta nad solidnego, czarnego konia wyścigów. Biały. Czyli rasista, uwaga. Całkiem niezły stan mojej kosiarki. Zobaczmy, że wygląda nieźle. Uwaga, niebieski. Tutaj ładnie się nadstawił, więc wykorzystamy to. A, nie mogę się czekać, że będzie można mielić te ciała. I mamy tego niebieskiego. Ach, okej, czy nie ustałem. Dobra, ale 4 fragi. Fragi, haha. Plasuje mnie to wysoko w punktacji. Nawet najwyżej w punktacji. Tak, miałem 4 fragi, najwięcej ze wszystkich. Nie udało mi się przeżyć, ale tak zabawa była świetna. To oczywiście świetnie będzie widać na replayu, które tu są całkiem nieźle, niezłe. Damy więc play, damy wolną kamerę i zobaczcie potęgę wojen kosiarek. W tym miejscu dojdzie do spotkania. Brutalność, potęga, krew i flaki, to jest to. Jest to. O! Tutaj zginął gość, którego rozjechałem. Tutaj walka z tym niebieskim, która no wyszła jak wyszła niestety. O. Kamera jak u Kubricka, kiedy Dani jechał swoim rowerkiem przez wnętrze hotelu i bach, i krew. To jest dobre. Że powinni takie coś w parkach rozrywki do zderzeń. Nie, no ja mówię, ten sport ma potencjał. Gdyby taki sport zorganizować z pełnymi konsekwencjami, to ja bym to oglądał, gdyby ludzie ginęli naprawdę. Odpowiednio wysokie nagrody i chętnych by nie zabrakło. Ludzie dla pieniędzy zrobią wszystko. Mi się wydaje, że chwila jeszcze i ten sport zobaczymy. Koszty nieduże. Wiadomo, ekipa telewizyjna, takie rzeczy tego nie przeskoczy, ale kosiarki można dostać tanie, producenci będą, myślę, się zabijać. O, to było to, kiedy tutaj doszło do, niestety, nie udało mi się wycentrować pojazdu po zderzeniu. Producenci kosiarek więc by płacili za takie rzeczy, dostarczaliby kosiarki, a boisko to nie widzimy, że to nie jest zbyt problematyczne. Że wózki golfowe. Jeszcze jedna. Dostałem $340. Jakie są tryby? Last Man Standing jest właśnie Team Deadmatch i Deadmatch. W Deadmatchu możemy się odradzać, więc troszeczkę traci to na realizmie, a tutaj chcemy to oczywiście zachować, żeby to tworzyć się jak prawdziwości. Że jakby się zderzali na takich wózkach dla starych ludzi, są takie, ale to są mało dynamiczne, a kosiarka, aż można by podkręcać silniki. Dobra.
Zaczniemy tutaj niespodziewanie. Żółty. Kurde, przeżył, ale spokojnie, jest leżący. Tutaj leżącego się... gra chciała mnie powstrzymać przed dobijaniem. Nie dobija. No. Więc taki szybki rzut okiem, jak radzi sobie Request. Radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. Tym właśnie takim, tą taką wisienką są pojedynki, walki, kosiarek. Natomiast sama gra z pojazdami też jest niezła. A to może później, bo cóż, gra sama sugeruje, że nadszedł czas na ciemność.